Dzień dobry, kochani. Witam serdecznie wszystkie zodiakalne bliźnięta na czytaniu miłosnym na miesiąc lipiec bieżącego 2022 roku. Dzisiaj zrobimy sobie dwa filmy. Pierwszy dla osób, które są w relacji małżeńskiej bądź partnerskiej. Drugi rozkład będzie dla osób samotnych, tak zwanych singli. Zobaczymy, czy w tym miesiącu uda się kogoś ciekawego poznać. Przypominam, że jest to czytanie ogólne, może z Wami nie rezonować. Zachęcam, żeby dodatkowo odsłuchać sobie film ze swoim znakiem ascendentalnym. Link do strony, gdzie taki znak możecie sobie obliczyć, macie przypięty pod tym filmem. No i wybierajcie tylko te karty, które z Wami rezonują, tak? Dobrze, karty są już potasowane, przechodzimy do rozkładu dla par. Tutaj będzie Wasza energia, kochane bliźnięta, po przeciwnej Waszego partnera bądź partnerki. Ja będę mówić ogólnie partner życiowy. Oglądają mnie i Panie, i Panowie. Każdy z Was wie, z kim tworzy relacje, z kim się teraz spotyka, o kim myśli. Jakbym się nie powtórzyła partner bądź partnerka, to znaczy, że chodzi o wiadomą Wam osobę. Energie mogą zamieniać się miejscami, więc jeżeli poczujecie, że karty po tamtej stronie bardziej odpowiadają Waszym odczuciom, zamiarom, odbierajcie ten rozkład na zasadzie odbicia lustrzanego. A teraz już przechodzimy do czytania. Przekładam karty i zaczynamy. Co bliźnięta myślą na temat swojego partnera? Papież. Co Wasz partner myśli o Was? 7 denarów. Co bliźnięta czują do swojego partnera? 5 buław. Co Wasz partner czuje do Was? Królowa denarów. Jakie są plany, zamiary bliźniąt względem partnera? 6 denarów. Jakie są plany, zamiary Waszego partnera bądź partnerki względem Was? Paś kielichów. Jak bliźnięta traktują swojego partnera? 10 mieczy. Jak Wasz partner traktuje Was? Rydwan. Co lub kto Was łączy? 4 buławy. Co lub kto Was dzieli? As denarów. I jak będzie wyglądał lipiec pomiędzy Wami? 6 mieczy. Cesarzowa. I koło fortuny. No tutaj większość z Was spędza wakacje razem. Wypoczynek w jakimś pięknym, luksusowym, wygodnym miejscu. Niektórzy z Was też wracają do Polski. Tutaj jakieś pary, które być może mieszkają za granicą. No nie możecie dojść do porozumienia. Od razu mówię, będą różne wersje, wyłapujcie karty dla siebie. Pierwsza historia jest taka, że jesteście małżeństwem bądź partnerstwem
i któreś z Was gdzieś wyjechało zarabiać pieniądze. No i bliźniak tęskni, bliźniak bardzo się denerwuje przy każdym takim rozstaniu, próbuje coś z tym zrobić. Co myślicie na temat swojego partnera? Papież. To może być byk, to może być ryba, może rak, albo inny znak zodiaku. No i świadomość małżeństwa, tak? Papież to małżeństwo, rodzina, wszelkie wartości, tradycja, zasady, doświadczenia wyniesione z domu. Ale też małżeństwo, partnerstwo i taki spokój tutaj z tej karcie, więc być może bliźniak ocenia swój związek bardzo dobrze, że partner jest spokojną osobą, na której zawsze bliźniak może polegać, na którą zawsze może liczyć, czuje się bezpiecznie. W innym przypadku niektóre bliźnięta związały się z osobą, które być może mają kogoś trzeciego, to znaczy są w jakiejś relacji małżeńskiej bądź partnerskiej. I bliźniak być może jeszcze tego nie wie, dopiero tak podejrzewa, zastanawia się, myśli na ten temat, tak? Dopowiem tą piątkę buław. Karta gwiazd. Co czujecie do tego partnera bądź partnerki? No tutaj widzę takie, jakiś taki konflikt wewnętrzny, bo nie wiem, czy nie jesteście pewni swoich uczuć, czy to jest dopiero początek zakochania, czy brakuje Wam czegoś do szczęścia, czy musicie walczyć ciągle o to swoje szczęście, coś udowadniać, zmagacie się z jakimiś problemami, może zostało nadszarpnięte w jakiś sposób Wasze zaufanie. Jest też ogromna tęsknota. Chęć posiadania dzieci. Może być też taka sytuacja u niektórych, że niektóre bliźnięta no, zorientują się w lipcu, że są w ciąży i będą tu myślały o małżeństwie, żeby no, z tą osobą związać się, a niekoniecznie być może ta osoba będzie chciała, może się chcieć z tego wykręcić, kochani, i pójść swoją drogą, więc tutaj uważajcie, moi kochani, jeżeli nie planujecie, zabezpieczajcie się, żeby nie było później dziwnej sytuacji. Ale ogólnie karta gwiazdy to jest karta miłości, początku zakochania, takiego poczucia, że być może jesteśmy sobie przeznaczeni. Walki też o szczęście, tak? Zrobię wszystko, żebyśmy byli szczęśliwi, zwłaszcza w relacjach, gdzie tutaj ta praca, jakieś kontrakty, umowy, przez które musicie podróżować, wyjeżdżać. Może zła, kiepska sytuacja finansowa właśnie popycha Was do tego, tak? Brak mieszkania, mieszkacie być może gdzieś na garnuszku rodziców, to też nawarstwia jakieś problemy. Nie możecie rozwinąć skrzydeł, że tak powiem, w związku, tak? Być sobą, być prawdziwymi, no bo tutaj być może rodzice patrzą, tak? Nie wypada się pokłócić, bądź zachować tak, a nie inaczej, no bo jesteśmy w gościach jakby u rodziców. Jakie są plany, zamiary? Doprowadzić do równowagi finansowej przede wszystkim. Zarobić na utrzymanie domu, dzieci, ale to jest też karta równowagi i takiej stabilizacji w związku. To znaczy, oczekuję wzajemności. Jeżeli ja jestem dla Ciebie dobra, dobry, dbam o Ciebie, bardzo Cię szanuję, możesz na mnie liczyć, wspieram Cię, tak? Dobrze traktuję, oczekuję takiego samego zachowania w zamian. Coś musicie rozliczyć pomiędzy sobą. Tutaj jest taka jakby informacja, jakieś wyrównanie. No takie prawdziwe partnerstwo, tak? Ja jestem za Tobą, Ty jesteś za mną. Razem idziemy przez życie. No dobrze. Jak bliźniak traktuje
swojego partnera bądź partnerkę. No dziesiątka mieczy, czyli tutaj przechodzicie jakąś, no można powiedzieć, mentalną żałobę, może jesteście bezsilni na pewne wydarzenia, już wszelkich prób, łapaliście się wszelkich możliwości, próbowaliście wszystkiego i to jest bezskuteczne. Może rozmowa, że tak powiem, nie sprawdza się, nie możecie dotrzeć jakoś do siebie, ewentualnie no, są jakieś zmartwienia, które Was bardzo trapią. Tęsknicie, czekacie za jakąś wiadomością. Może jakaś randka, która była zaplanowana i nie doszła do skutku. Jakieś spotkanie, wyjazd. Tak jakby bliźniak chciał tutaj zakończyć jakiś smutny okres w Waszym życiu. I zacząć dbać właśnie o tą relację. Częściej mówić o uczuciach, wychodzić gdzieś razem, miło spędzać czas. Zbliżyć się emocjonalnie do siebie. Znaleźć rozwiązanie na jakieś kłopoty, które Was teraz trapią. Natomiast rycerz kielichów to jest czasami też histeria, takie przewrażliwienie na pewnym punkcie, zadręczanie się. No nie powiem tłumienie emocji, chociaż ten księżyc tutaj w tej dziesiątce mieczy przebija się przez te chmury, więc tutaj też być może nie o wszystkim mówicie, co Was trapi, co Was męczy. Natomiast chcielibyście, żeby jakoś ta dziwna sytuacja pomiędzy Wami się zakończyła. Myślę, że w lipcu tutaj bliźniak bardziej się otworzy emocjonalnie na tą drugą stronę. Ociepli jakby swój wizerunek, bardziej tak zacznie udzielać się w tej relacji. Będzie łasy na uczucia, komplementy, miły, uśmiechnięty. Dbający o te emocje, tak? No i oczywiście w tych związkach, gdzie tutaj był jakiś wyjazd zawodowo-finansowy, no wiadomo, że bliźniak bardzo tęskni. No i nie może się doczekać, kiedy już ta trudna sytuacja się zakończy i ta Wasza druga połówka dotrze do domu, żebyście mogli razem być. W tych przypadkach, gdzie faktycznie być może jest jakaś przygoda, nie daj Boże z żonatym bądź z mężatką i faktycznie może być jakaś wpadka, kochani, no to od razu Wam mówię, że dostaniecie jak kubeł zimnej wody, że to nie jest wielka miłość. Że to być może jest coś tymczasowego, tylko miało być coś tymczasowego, ewentualnie ta druga strona nie jest gotowa na poważny związek. No może chcieć wziąć nogi za pas i po prostu wykręcić się z odpowiedzialności. Może to tylko jedna osoba ma usłyszeć, ale no tak mi się tutaj to widzi. Dobrze. Co myśli o Was Wasz partner? 7 denarów. Czeka. Na coś czeka. Jak to dalej będzie? Cierpliwie. Dlaczego mówię o tej ciąży? No zobaczcie, tu kobieta ciężarna jest, tak? Więc być może czegoś się domyśla. Na pozycji serca jest królowa denarów, więc tutaj byk, panna bądź koziorożec. Być może jest inna kobieta bądź mężczyzna spod tego znaku. Tak jak mówiłam, dom, rodzina, z Wami miała być tylko przygoda, gdzie bliźniak ma świadomość, że to jest ktoś zajęty, tak? Ktoś być może w małżeństwie. Jakieś spotkanie będzie w lipcu, bardzo emocjonujące. Ta osoba Was lubi, ale czy Was kocha? Co Was połączyło? Jakaś wspólna impreza, rodzinna, nie wiem, na weselu się poznaliście, gdzieś na jakiejś imprezie plenerowej, na jakimś koncercie, na jakimś festynie.
No, może być też taka sytuacja, że oboje jesteście w związkach i gdzieś tam po prostu z poczucia samotności, bądź bliźniak jest po rozwodzie, bądź stracie swojego partnera, pragnie nowej miłości, jeszcze leczy rany, bądź już jest na półmetku, że tak powiem, pogodzenia się z tym, co się wydarzyło, no i chce spróbować jeszcze raz, ale ta osoba, czy jest gotowa? No nie wiem. Jak was traktuje ta osoba? Rydwan. Chce mieć wszystko pod kontrolą. To ona chce wyznaczać kierunek i tempo rozwoju sytuacji pomiędzy wami, tak? Związek na odległość. Widzimy się od czasu do czasu. Mieszkamy daleko od siebie. Co was dzieli? As denarów. No tutaj, no mówię, nie mieszkacie ze sobą, problemy finansowe. Której z was nie ma pracy, bądź której z was jest w stałej relacji. I nie ma takich konkretów. Nie było też złożonej propozycji, żeby stworzyć stałą relację. Tak mi się wydaje. As denarów, szansa na stały związek. Ktoś oferuje, tak? Bo taką daje propozycję, no, sugeruje, żebyśmy razem zamieszkali, spróbowali w stałej relacji. Czegoś takiego tutaj chyba nie było. Jakieś pieniądze też mogą stać pomiędzy wami, tak? Sytuacja mieszkaniowa. Może któryś z was, tak jak powiedziałam, mieszka z rodzicami. Co, kochani, w lipcu? Więc tutaj niektórzy, u których dobrze się wiedzie, tylko mówię, sprawy zawodowo-finansowe być może tam powodują, że rzadko się widujecie, ale ogólnie i tylko to jest tą kością niezgody, tym problemem, który trzeba rozwiązać, bo czujecie się bardzo samotni od dłuższego czasu i zaniedbani. Więc tutaj wspólne jakieś wakacje. Wyjazd, piękne miejsce, cesarzowa, wypoczywa w luksusie, tak, otoczona pięknymi widokami, gustownie urządzone wnętrza, nowoczesność, tak. Odpoczywam sobie, jakiś wyjazd. W innym przypadku tutaj jakieś zmiany, planowanie przeprowadzki bądź przeniesienia się w miejsce, gdzie będzie nam lepiej, gdzie będzie nam bardziej wygodnie, gdzie będę mógł ograniczyć podróże, żeby być częściej z rodziną, prawda? Jeżeli zdecydujecie się tutaj na to dziecko, ja mówię tylko może u niektórych, nie denerwujcie się, że ja mówię, no, wyszło kilka kart ciąży, więc muszę o tym powiedzieć. To może być tak, że tutaj ktoś będzie niezdecydowany i często będzie zmieniał zdanie i tak naprawdę no, kręcił, wykręcał kota ogonem. A może być taka sytuacja, że zaproponuje, żebyście, nie wiem, wyprowadzili się z nim na przykład od mamy, tak? Albo wrócili z nim do Polski, albo ta osoba zrezygnuje z pracy za granicą, przeprowadzi się do Polski. No jakaś odmiana losu, coś tutaj zaczniecie współpracować, ale też nie lubię tego koła fortuny, bo to są ciągłe zmiany, niespodziewane. Że jest dobrze, dobrze, dobrze i za chwilę się przefajtnie coś na inną stronę i będzie źle. Więc tutaj coś konkretnie trzeba będzie ustalić, tak? Jeżeli ma się pojawić dziecko. Dla waszej wspólnej wygody i żeby sobie ułatwić też no, to życie rodzinne, i pogodzić pracę z domem, tutaj też być może ograniczanie jakichś podróży, bądź znalezienie pracy bliżej domu. Niektóre bliźnięta do mamy się być może przeprowadzą, bądź wyprowadzą się od rodziców, od mamy, żeby razem tutaj zamieszkać z partnerem. No jakieś zmiany, kochani. Jakieś zmiany i to takie przeznaczeniowe. No myślę, że i cesarzowa, i szóstka mieczy mówię, że idę z miejsca, gdzie jest mi źle, niewygodnie. Nie mam możliwości ułożenia sobie, zaplanowania szczęśliwego życia, bo coś mi tutaj nie pasuje. Niczego tu dobrego nie znajdę. I płynę, podróżuję ku swojemu szczęściu, czyli tam, gdzie będzie mi lepiej. Zabieram swoją rodzinę i przeprowadzam się tam, gdzie będzie mi lepiej. Tam, gdzie będzie mi dobrze. Więc tutaj nie tylko wakacje w lipcu, ale być może niektórzy w ogóle planują przeprowadzkę gdzieś za miasto.
Może właśnie wyprowadzka od rodziców, żeby gdzieś na swoje pójść, tak? No jakieś zmiany, w tym lipcu będą. Zobaczmy to koło fortuny. No właśnie, karta śmierci, zmiany, czyli trzeba odciąć jakieś pępowiny, kochani, i po prostu pójść na swoje, być może. Tutaj przez śmierć to są wirusy, to jest choroba, być może ze względu na to też będziecie skądś się przeprowadzać. No i jakiś skorpion tutaj jest też. Nie wiem. Może ze skorpionem coś kręcicie. Ogólnie fajne karty, tylko widzę, że jest jakiś taki zamęt w waszym życiu. Musicie coś sobie poukładać. Bo bliźniak jest jakiś skonfliktowany, no bo czegoś mu brakuje do pełni szczęścia. Nie do końca jest zadowolony. Wasz partner bądź partnerka być może tego nie widzi. Nie umie z wami na ten temat porozmawiać, bo gdzieś tam w połowie zawsze się jakoś zblokujecie. Jest jakiś zgrzyt, tak? Myślicie o tym, musicie naciskać, wszystko jest jakoś tak wymuszane. No i to poczucie samotności, szukanie też rozwiązania. Co będzie dla nas dobre, tak? Jak tutaj sobie poradzić, zwłaszcza w tych trudnych czasach. Więc tak to, kochani, wygląda. Zobaczmy, co nam powiedzą anioły dla bliźniąt. Pozostań czujny, znaki cię ostrzegają. No musicie, kochani, obserwować to, co się dzieje w waszej relacji, to, co się dzieje z wami, z waszym organizmem, ogólnie z rodziną. No i oczywiście, jeżeli poznaliście kogoś i tutaj mówię, zbieracie na jego temat informacje, dopytajcie. Być może są jakieś drażliwe tematy, na które nie chcę wam odpowiedzieć, więc szukajcie tego rozwiązania. Bo być może niektóre bliźnięta nie chcą tutaj w żadne trójkąty się bawić, prawda? Jeżeli ktoś mówi, że jest singlem, a tak naprawdę jest w związku małżeńskim, jest zajęty i ma poukładane życie, no to wy nie chcecie komuś wchodzić w życie buciorami, prawda? A poza tym chcecie mieć partnera tylko dla siebie, więc tutaj nie dajcie się wkręcić w jakiś układ, bo z czegoś trzeba będzie zrezygnować. Karta śmierci to jest karta zmian, transformacji, przemiany, odcięcia się od jakiejś idei, jakichś myślokształtów, jakichś wzorców. No, nie zawsze też musi być tak, jak rodzice wpajali, tak? Możecie iść swoją drogą. Być może też trzeba się odciąć od jakichś zabobonów i nie wiem, no, jakichś takich różnych przekazów bądź tradycji. Na przykład często powtarzaną takim schematem programowania młodych ludzi. No, u nas rozwodów w rodzinie nigdy nie było. I nieważne, że w tym małżeństwie dzieje się bardzo źle. Nie będę mówić, z czyjej winy, bo czasami jest wina po męskiej stronie, czasami po żeńskiej. Ale na to patrzą nieraz dzieci. Też wszyscy w tym cierpią, ale nie. Będą się męczyć, bo się nie rozwiodą, bo tradycja rodzinna mówi, że u nas nigdy rozwodów nie było. Czas odciąć się od takich myślokształtów. Nie bać się. Wziąć sprawy w swoje ręce i zadecydować o swoim losie. Pójść drogą, gdzie będzie mi lepiej, gdzie ja chcę. Nie blokować się. Bo dwójka mieczy to jest też czasami taka karta, ona mi się kojarzy, jakbyśmy gdzieś, no, utknęło nam coś w gardle, zwłaszcza ta. Mamy blokadę. Wiemy, co powiedzieć, już coś być może sobie przemyśleliśmy, ale no coś nas blokuje, nie mamy śmiałości, bądź odwagi, bądź pewności, żeby pewne słowa powiedzieć. Zadecydować o sobie. Decydujcie o sobie tak, żeby było wam dobrze. Bo ogólnie tutaj widzę, że jest wam dobrze, tylko no właśnie, musicie sobie zadać pytanie,
co Was uszczęśliwia? Jak Wy widzicie siebie w szczęśliwej relacji? Żebyście się nie musieli przymuszać do niczego. Dobrze, zobaczmy, co nam tutaj te małe powiedzą aniołki. Miej czas na marzenia. Czyli czas dla siebie, na to, żeby pomyśleć, zastanowić się i za głosem intuicji. Dobrze, kochani, to by było na tyle. Pamiętajcie, czytanie jest ogólne, na pewno nie dla wszystkich. Sprawdźcie sobie ten film ze swoim znakiem ascendentalnym, a ja zapraszam wszystkie samotne bliźnięta. Teraz będzie dla Was czytanie. Za chwilę wracam, tylko potasuję karty. I witam serdecznie wszystkie samotne zodiakalne bliźnięta na czytaniu miłosnym na miesiąc lipiec bieżącego 2022 roku. Karty są już potasowane. Już je przekładam i patrzymy, co tam ciekawego dla bliźniąt w uczuciach lipiec przygotował. Najpierw przeszłość. Dlaczego jesteście sami? Rycerz buław. Obecna sytuacja. Kochankowie. Połowa miesiąca. Paź buław. Wasze nastawienie na tą sytuację. Diabeł. O, jakiś gorący romans, moi kochani. Co karty radzą? Król kielichów, przepraszam. Król kielichów. I, moi drodzy, przeszkody. Paź denarów. Koniec miesiąca. Rycerz denarów. Ale dużo ludzi. Ojeja, dużo spotkań. W tle mamy cesarza. Zodiakalny baran, ale niekoniecznie, może być lew, strzelec, bliźniak, koziorożec, byk. Moi kochani, no co w przeszłości? No był ktoś, tak? Tylko wydaje mi się, że to był wolny strzelec, że tak powiem. Jakiś romans, jakaś być może przygoda, niezobowiązująca relacja. Może być tak, że poznaliście kogoś. No i na razie jeszcze nie wiecie, jak to dalej będzie. Może raz się spotkaliście, drugi raz, ale oficjalnie jeszcze parą nie jesteście. Po prostu jedna randka, druga randka, ale nadal jesteście singlem. Tutaj inna wersja może być taka, że no nie wiem, byliście zajęci podróżowaniem, karierą zawodową, tutaj niektóre bliźnięta być może sportem, kariera sportowa, właśnie treningi jakieś, tak? Jakieś konkursy piękności i po prostu no nie mieliście czasu na stałą, prawdziwą relację. A teraz pojawia się ktoś starszy od Was. To może być osoba, która no ma już doświadczenie jakieś za sobą. Być może owocem tej byłej relacji właśnie są dzieci. Ktoś może być właśnie ojcem bądź mamą, ale niekoniecznie, moi kochani, ktoś, kto ma autorytet, ktoś pewny siebie, ale też odpowiedzialny, więc tutaj no, ten cesarz, no właśnie, może miał żonę, teraz jest wolny, a może jest to osoba, która bardzo jest odpowiedzialna i poważnie podchodzi do relacji, bo zależy jej na stałym związku, tak? Na znalezieniu sobie partnera bądź partnerki na stałe, docelowej. I co jest obecnie, kochani? No karta kochanków, czyli tutaj no jakaś więź pomiędzy Wami jest. Może właśnie spotykacie się gdzieś w tajemnicy, ale oficjalnie bliźniak jest sam. Spotyka się tutaj z jakimś mężczyzną bądź kobietą, która jeszcze być może jest w trakcie jakiejś relacji bądź na ukończeniu. No, nie chcę powiedzieć, że tutaj macie romans z pracodawcą bądź szefową. Też tak może być. No, coś się dzieje. Kochankowie, no sama nazwa mówi, tak? Jest związek, jest
jakaś przygoda. Natomiast mogą być też rozterki i wątpliwości, kochani. Czy ten związek ma sens? Czy to jest prawdziwa miłość? Czy te spotkania po prostu zaprowadzą Was do tej właściwej decyzji, żeby właśnie być razem? Czy to jest dobry wybór? No jakieś mogą się wątpliwości też pojawiać, tak? Jak to się wszystko zakończy? Czy to już jest miłość, czy tylko zauroczenie? Czy to jest właściwy wybór? Czy on mnie kocha, czy nie? Czy ona mnie kocha? No, różne takie być może wątpliwości. No ale widać, że Was coś ruszyło, coś Was wzięło. Dlaczego? W połowie miesiąca jakaś wiadomość, na którą czekacie, bądź randki, spotkania, no będziecie tutaj się umawiać, rozmawiać ze sobą, wypatrywać kolejnych jakichś spotkań. No jesteście nastawieni. No miłość, która boli, tak? Zobaczcie, co jest na tej karcie. Karta diabła. No trochę Was to denerwuje, że być może musicie się dzielić. Ale w jakiś sposób jest to magiczne przyciąganie. No zdajecie sobie sprawę, że być może to jest toksyczne, być może bolesne, być może właśnie jest to tylko ta chemia, pożądanie, ten zakazany owoc. Ale jakże to jest, no, pociągające wszystko, tak? Jakie kuszące. Ten diabeł Was tutaj kusi, bo być może ta osoba Wam się bardzo podoba, bo to jest ktoś atrakcyjny. Ktoś, kto jest, no, też taki trochę dominujący i to może Was w jakiś sposób urzeka. W połowie miesiąca gdzieś razem sobie wyjedziecie. Nie na długo, ale no, na pewno będzie gorąco. Tak jak na tej karcie tutaj. Co, kochani, przeszkadza? I teraz nie wiem, czy to, że jesteście dużo młodsi, bo kochani, tutaj może być też taka historia, że być może znacie się nie z pracy, ale ze studiów, tak? Mówię, może być znaczna różnica wieku. Resztę sobie dopowiedzcie. Może być też taka sytuacja, że to jest nowa praca, no i nie chcecie sobie popsuć w jakiś sposób tutaj tej współpracy. Ta osoba może mieć dzieci, bądź Wy macie dzieci w wieku szkolnym i nie wiecie, jak Wasze pociechy zareagują na, no, kogoś nowego w Waszym życiu. Więc tutaj musicie zwrócić na to uwagę. Jakaś młoda osoba spod znaku panny też może, no nie wiem, wchodzić pomiędzy Was. Może to jest konkurentka, może to jest ktoś z rodziny. Ewentualnie jest to karta symbolizująca brak konkretów. No, spotykacie się, ktoś jest, to jakby rozwija się ładnie, tak? Natomiast nadal bliźniak nie ma pewności, czy może na przykład przedstawić tą osobę jako swojego chłopaka bądź dziewczynę, tak? To jest jakiś dziwny, chory tutaj układ. Jakiegoś bliźniaka ściągnęłam, co naprawdę, no, dał się pokusić, dał się uzależnić od kogoś i tkwi w jakiejś trudnej sytuacji, tak? Bo Wy cierpicie. Z jednej strony cieszycie się z tej relacji, z drugiej strony cierpicie. I może, a paść denarów to jest konkretny, on się bardzo angażuje i już poważnie tak podchodzi do sprawy, a tutaj no nie wiadomo. Kochani, no jakaś podróż długo planowana pod koniec miesiąca. Razem sobie gdzieś wyjedziecie. Pomalutku tutaj coś się rozkręca, więc padną jakieś być może słowa, jakieś konkrety. Będziecie z nich zadowoleni. No na pewno jakieś spotkanie. Możecie liczyć na jakiś piękny prezent, upominek, bądź nawet jakiś pierścionek, coś z biżuterii. Panowie też jakieś tutaj niespodzianki. Wspólny wyjazd gdzieś. Gdzie być może tutaj panowie będą sponsorować ten wyjazd. Więc rycerz, no już można powiedzieć, coś bardziej poważnego, tak? Natomiast jeżeli jest taka sytuacja, że bliźniak jest, że tak powiem, rozchwytywany przez dwie osoby, może być lew, strzelec, ale może być też panna i byk,
No to dopiero macie tutaj problem, tak? Bo tutaj też może być jakiś byczek chętny poprosić Was o spotkanie i żebyście spróbowali. Też środowisko zawodowe może być. Co karty radzą? Działaj intuicyjnie i bądź dojrzała w swoich decyzjach. Bądź dojrzały, tak? Porozmawiaj na ten temat z bliską Ci osobą, która może Ci doradzić, podpowiedzieć, do której masz zaufanie, której możesz się zwierzyć. Tu mamy króla kielichów. Czuły, ciepły mężczyzna, wrażliwy, kochający. Który jest czuły? Kieruj się sercem. Zwróć na to uwagę, na uczucia. Nie na pożądanie, tylko na emocje. Przy którym bliźniaku, przy której osobie czujesz się spokojna, spokojny. Czujesz się sobą. Czujesz, że możesz porozmawiać na każdy temat i nie będziesz skrytykowany, ani oceniony. Będziesz mógł być po prostu sobą, tak? Powtarzam się. Kto Cię pocieszy? Kto zawsze jest blisko Ciebie, żeby Ci pomóc? No. Dojrzałość emocjonalna w tym wszystkim. No dobrze, kochani, coś tutaj się szykuje. Myślę, że nad koniec miesiąca już oficjalnie być może będziecie mogli przedstawić swoim rodzicom czy przyjaciołom. To jest mój chłopak, moja dziewczyna, mój narzeczony, narzeczona. Bo do tej pory to była tylko jakaś tutaj, być może związek na odległość, jakaś przygoda, jakiś romans. Może ktoś się wreszcie zdecyduje. Tutaj też mogą paść jakieś ważne słowa. Może będziecie się zaręczać. Ktoś poprosi Was o rękę. Bo Wy czekacie na jakieś ważne słowa. No i spotkanie, tak? Spotkanie. Umawiane też od dawna, więc tutaj, jeżeli dawno się nie widzieliście, no na koniec lipca myślę, że w połowie miesiąca będzie wiadomo, że się spotkacie, tak? Wspólny gdzieś wyjazd w jakieś ładne miejsce. On coś tutaj zorganizuje. I sobie razem pojedziecie i miło spędzicie urlop. No różne wersje, kochani. Wybierzcie jedną dla siebie. A jeżeli nie, no to trudno, być może coś w ascendencie będzie. Zobaczmy teraz, co anioły chcą nam powiedzieć. Muszę zobaczyć, jak tu układać. Kurczę, te serduszka mnie mylą, bo tak chcę równo z nimi, ale one nie są... Chyba, że to ta kamera jest źle ustawiona. Na inny statyw ją przestawiłam, bo robiłam trochę właśnie tutaj z tym tłem zmiany i tu coś pochrzaniłam po prostu, moi drodzy, ale wybaczycie, jak zwykle. Nie, tak może powinno być bardziej. Dobrze. Zobaczmy teraz, co mówią aniołki. Ojejku, jejku, jejku. Oszustwo. No, ktoś może też zakładać maskę, albo no, nie wiecie o czymś. Może właśnie o tych dzieciach, bądź... Ktoś w tym związku nałożył maskę skrywającą jego prawdziwe ja. No i teraz pytanie, o kogo chodzi? Więc bądźcie czujne, moje kochane bliźnięta. Nie do końca wszystko tak pięknie wygląda. No faktycznie może macie konkurencję. Bo tutaj się denerwujecie. No jest ten diabeł, więc... Żeby nie było Wam obiecywane coś, co nigdy nie będzie spełnione przez tą osobę. Zobaczmy. Ciesz się życiem. Korzystaj z tego życia, ale działaj intuicyjnie. Teraz skupcie się na sobie, wypoczynek, wyjazd w piękne miejsce. No ale też nie pozwólcie na to, żeby ktoś Was wykorzystywał, tak? I no, wypoczywał Waszym kosztem. Dobrze, kochani, to tyle. Pamiętajcie, czytanie ogólne na pewno nie dla wszystkich. Bierzcie tylko te karty, które pasują. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Pozdrawiam serdecznie i do kolejnego razu.